To już jest prosty domek. Domena 124C. Zapraszamy do oglądania. Przedsionek, od razu mówię, przedsionek jest powiększony na projektu. Jak ktoś, jak w ogóle ktoś otworzy ten film i będzie go zacznie oglądać, to prawdopodobnie jest zainteresowany takim projektem albo w ogóle wybuduje ten dom, więc chcę zobaczyć, jak to wygląda u kogoś, nie? Ale nie tylko. Dlatego chcę wam pokazać. Wykonanie ogólnie jest moje. Wszystko tutaj pomurowałem ja osobiście. Robiłem to jakieś 2 tygodnie. Oczywiście działki to już jest inna bajka. Działki były robione dużo później. Tutaj akurat była łazienka po środku robiona. Ale dlaczego uważam, że ten dom jest tak prosty w budowie? No bo on ma tak banalnie prostą bryłę zrobioną, że nie da się chyba. Nie no, da się pewnie prościej, ale to już względem tej kubatury, bo to jest chyba ponad 130 metrów chyba. No to prościej to chyba się nie da. Więc tak, tutaj ogólnie mamy łazienkę, pierdziele. Kuchnię mamy tutaj, tu mamy spiżarka taka zabudowana, bo ta ścianka jest przesunięta w tą stronę, bo miała być tutaj ścianka i normalnie wejście tak jakby do spiżarki, ale to względem tego przedsionka, tam nawet żadnej szafy by się nie postawiło, nic by się nie zrobiło, więc przesunęliśmy to w tą stronę. Tu będzie kuchnia, zabudowa, jakaś wyspa, tu wiadomo salon. Ta ścianka od łazienki też jest przesunięta w tą stronę, bardziej w tą stronę. Trochę salon na tym stracił, ale stwierdziliśmy, że jednak lepiej, żeby te łazienki były troszeczkę większe. No tak, inwestorzy tak sobie zażyczyli. Akurat inwestorzy to jest akurat w tym wypadku to jest moja rodzina, to jest moja siostra ze szwagrem, więc oni tutaj też wszystko z nimi konsultowałem, jak to ma wyglądać i jak to ma być zrobione. Ogólnie wam pokażę, dlaczego. A jeszcze wracając do tego, i dlaczego ta bryła jest tak prosta. Widzicie, tu jest ściana nośna, tu, tam i tam. Nie, czekajcie, jeszcze inaczej. Rozrysuję wam to, narysuję wam to. Będziecie wtedy wiedzieli, że tylko potrzebuję trochę światła. Dobra, jestem projektantem. Rysuję sobie prostokąt. No i sobie biorę tak, o, tu wejście sobie zrobię takie. Tu sobie jakiś taras zrobię, wyłączę na taras. No i później co zrobić, żeby to było jeszcze prostsze? Robię sobie takie U. No jak sobie zrobiłem taki U, to jest wszystko ściana nośna. Bloczki też o takie były zrobione. Co? Ciach, 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 ciach. I gotowe. Działówki porobione, wszystkie tutaj podzielone. Kurde, no prościej się nie da. Są wymysły, tak jakby widzieliście pewnie w poprzednim filmie. Tam to był w ogóle wymysł totalny, znaczy wymysł, no bo projekt taki nowoczesnym stylem, jak ktoś tam lubi sobie mieć takie udziwnienia trochę w domu, skomplikacje, no to sobie robi takie coś, prawda? Nie oceniam, każdy ma inny gust, każdy ma inne preferencje, można to zrobić sobie i tak, i w ten sposób. I co tu powiem? No tak, to tu jest tak, pokój z wyjściem na taras. Teraz ogólnie pokażę, taras jest naprawdę, według mnie jest taras petarda. Taki taras powinien być kurde w każdym domu, od razu przykryty stropem. No u mnie niestety nie mogą sobie takie rzeczy pozwolić, u mnie jest dach, taras przykryty normalnie dachem, na krokwę musiałem. Zresztą jeszcze to dalej jest w proszku niezrobione, mniejsze o to. Ja rozmawiałem teraz o tym domu. Tu jest pokój, mam sypialnia ogólnie inwestorów. Tutaj jest jeden pokój, tu jest kotłownia z drzwiami wyjściowymi, których nie było w projekcie, dorobiliśmy je. Komin systemowy, tu jest kolejny pokój, też tam pokoje mają tak około 10-11 metrów, tutaj jest, ma być jakby biuro zrobione albo salon urody, bo tam siostra jest fryzjerką, także coś tam będzie może sobie kombinowała, tam jest ogólnie zrobiona wnęka, bo ta ścianka miała być na równo, a przesunęliśmy 60 cm w tą stronę, robiąc tam wnękę taką na jakąś szafę, a dzięki temu tu mogliśmy sobie pozwolić na większe miejsce, żeby tam sobie postawić pralkę i suszarkę. Taką pralnię tu zrobić. No i tutaj jeszcze jakaś ma być zamrażarka, tam takie, taka spiżarka ma być ogólnie tutaj zrobiona, nie? No, tu tak. Salon to, aha, łazienki. Dlaczego łazienki są, wyglądają w ten sposób? Jak ktoś wie, jak wygląda projekt domeny 124C, No to wie, że tutaj ta łazienka była zaprojektowana raz, że w tą stronę była ścianka przesunięta, była mniejsza i dwa, że tu miała być kiblenek, umywalka i prysznic, a ta ścianka miała być dużo bliżej w tej stronę, więc ta łazienka miała być bardzo malutka, a tamta miała być dużo większa. My zrobiliśmy dwie
Podajmy, że one są w zbliżonych wymiarach. Ta jest lekko mniejsza, no może 10 cm jest mniejsza od tej. Natomiast tu ma być wanna, tu ma stać wanna, umywalka i prysz i kibelek, a tam ma być kibelek, umywalka i prysznic. Tak sobie uzgodniliśmy tutaj z inwestorami, którzy jak najbardziej im się to spodobało. Ścianki działowe były murowane później, co prawda tutaj jest każda, na każdej warstwie zrobiona wnęka w pustaczku, tam jest wbijany pręt szóstka w ścianę i powiem szczerze, nie ma szans, żeby to coś się z tym stało. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda na górze, bo to też jest w sumie ciekawe. Jest tak, dół budynku ogólnie jest dosyć duży, bo dół budynku ma ponad 130 metrów, więc możecie sobie pomyśleć, że tutaj też jest te 130 metrów tak naprawdę. No to jest 15 na 12, więc tutaj przestrzeni jest naprawdę mnogo. Można sobie, nie wiem, stół do ping-ponga postawić, kurde, cokolwiek. No to prawda, wejście tutaj jest bardzo małe, więc nie wiem, czy stół do ping-ponga by się tu w ogóle zmieścił. Ale coś tu można by było sobie po kawałku wnieść i coś tu sobie zrobić. No nie było za bardzo możliwości, żeby zrobić tutaj schody takie. To musiały być albo robione schody takie kręcone, albo jakieś bardzo strome takie. Ale to nie, to w ogóle szukaliśmy miejsca, żeby to postawić. Na razie w tym momencie takiego miejsca tam nie ma. Może kiedyś, jak się namyślą, żeby to faktycznie coś zrobić, to sobie może wtedy zrobią, ale to według mnie nie ma sensu. To dół jest wystarczający do życia, tam jest wszystko na miejscu, nie trzeba chodzić po schodach, nie trzeba się tu wrzysać na górę, a na górze no to zawsze mogę sobie zrobić jakieś coś, żeby tutaj nie musieć często wchodzić. No, szagry mówi, że to sobie siłownię zrobi. No zobaczymy, no, siłownia nie byłaby w sumie tu głupia, nie? Bo siłownie też sobie wniesie po kawałku. Ale to już jest ich sprawa, co oni sobie tutaj zrobią. No tak, i co tu? No jeden pustak, wieniec od razu był wmurowany, ze względu na to, że nie jest robiony, nie miał być robiony żaden użytkowy poddasze, więc bez sensu było podnosić tego nie wiadomo ile, tak przynajmniej dom wygląda jak grzybek, ale nie jak wyrośnięty grzybek. Zależy, kto co lubi, no ale podnoszenie tego było totalnie bez sensu, bo to tylko, no to w sumie by poszło jeszcze paleta pustaków co najmniej na to, żeby to podnieść, więc sporo. No krokwy, mimo szczerze, że krokwy trochę mi się nie podoba, jak te krokwy wyglądają, trzeba będzie chyba jakoś poprawić, bo są troszeczkę, no paskudziły się, jakieś gdzieś musiały mieć, albo były słabo wyczyszczone, albo gdzieś w ogóle wilgoci złapały, bo tam widać nawet jakiś taki lekki grzybek na tym byst, ale to zobaczymy, jak to, jak przyjdą ciepłe dni, jak to wyschnie i będziemy wtedy widzieć, co z tym zrobić. No bo w razie czego to po prostu się weźmie jeszcze raz to po, albo czymś się pomaluje, żeby to nie postępowało tutaj. No niestety, wiecie, robienie dachu z własnego materiału, czasami są takie konsekwencje, jak się nie zrobi czegoś porządnie. Ale już mniejsza o to. Dobra, to by mu na tyle, jeśli chodzi o ten projekt. Polecam wszystkim do budowania, jak ktoś chce sobie sam dom budować, naprawdę łatwiejszego domu w budowie nie robiłem do tej pory. Nie robiłem co prawda, robiłem jeszcze drugi podobny parę kilometrów stąd. Też właśnie taki naleśnik, też tylko że bez żadnego tarasu, bez niczego, tam jeszcze prostsza bryła była. Tylko że może akurat strop był trochę tam strop był bardziej zamotany, było trochę mniej wymiarowe pola były, bo tutaj na przykład było zawsze zrobione tak, że tutaj jest ściana nośna i tu było 3 metry, o tak dookoła było po 3 metry, więc dookoła było wyłożone sklejkami 150-kami, dwie obok siebie. Na środku było 2 metry, 2 metry i półtora, więc samych łatania dziur tu było, nie wiem czy 10 fleków było na całym stropie. Strop też mega prosty był do zrobienia. No, więc tyle. Jeszcze małe ujęcie z tyłu. Wyglądam, bo za to jeszcze sobie przypomniałem jedną rzecz. Jak będziecie robić o te drzwi, to jest dla tych, którzy będą budować ten dom. One mają w projekcie mają 110 cm, ale wszyscy później producenci okien nam mówili, że te drzwi będą się obwieszać, te drzwi balkonowe. Dlatego
Tutaj, jak widzicie, jest podmurowana jeszcze 12 cm, żeby te drzwi były, miały około metra. 98 bym miał w sumie. Więc to taka jeszcze ciekawostka dla tych, kto chce sobie to budować. Na klej nie patrzcie. To jest, nie wygląda to zbyt estetycznie, wiem o tym. Natomiast klej był dużo tańszy. Właściwości ma identyczne jak ten biały, no widzicie, miałem go ukończone. Więc i tak to będzie przykryte tynkiem, elewacją, więc po co tutaj się rozczulać nad tymi rzeczami? No tam wiadomo, pianeczka, bo działówki nie były murowane do samego końca. Pianeczko jest uszczelnione, ostatnia szczelina tam. Tutaj tu nie wiem, to sporo wyszło, bo tam wyszło chyba 3-4 cm na końcu. Sobie sporo. No to wszystko. Słupki, o słupki żelbetowe, bo ostatnio troszeczkę sporo ludzi zauważyło na poprzedniej budowie, jak wyglądały słupy żelbetowe. Że były troszeczkę raków się porobiło, no ale tam był wypadek przy pracy. No nie będę ściemniał, tam był wypadek przy pracy. Niestety wyszło jak wyszło. Czasami się zdarzają takie sytuacje. Tu widzicie, jak najbardziej jest słupek zrobiony elegancko. A tam natomiast, no to mówię, nie ma tragedii, natomiast mogłem to poprawić chociaż do filmu, bo teraz wstyd na całą Polskę. Dobra, mniejsza o to. Jeszcze tu jakieś ciekawostki dla ludzi. No w sumie to nie. Tutaj myślę, że większość rzeczy. A, żebyście jeszcze tak zobaczyli, na jaką wysokość okna murowaliśmy. Tutaj posadzki będzie 20 cm przyjęte. I tam są 4 pustaki i 6 domurowaliśmy. Wszystkie okna zrobiliśmy na 150x150. Bo tamte, to jest tylko zrobione 180 w salonie. Tu natomiast są wszystkie takie okna 150 zrobione. Tu ogólnie to miało być okno do samego dołu, taki fix zrobiony, ale to siostra zdecydowała jednak, że nie będzie czegoś takiego, ona woli takie coś. No, każdy robi sobie pod siebie, prawda? To okno narożne jest według projektu i tyle w sumie, tu żadnych rewelacji więcej nie ma. Jak jakieś pytanie będziecie mieli, to piszcie. Może jak będę miał czas, to odpiszę. Bye. No, sprzęt czeka.